Za chwilę panorama, którą poprowadzi dla Państwa Marta Kielczyk. Na początek impas na szczycie w Brukseli. Nie ma porozumienia w sprawie obsady najważniejszych unijnych stanowisk w nowym rozdaniu. Kolacja mogła się przeciągnąć do śniadania, a przeciągnęła się do obiadu. Bój toczy się wokół kandydatury Fransa Timmermansa na szefa Komisji Europejskiej. W Brukseli jest Dominika Ciosić. Czy przywódcy zdążą przed wyborem szefa Parlamentu Europejskiego, a to możliwe w środę? Na pewno jest na to bardzo duża presja polityczna i parcie wręcz polityczne, bo to kraje członkowskie chcą być tymi, które jako pierwsze rozpoczną układanie unijnych puzli przed Parlamentem Europejskim. Z moich nieoficjalnych informacji wynika natomiast, że po 20 godzinach trudnych, bardzo trudnych negocjacji jest wreszcie szansa na kompromis, który jutro rano zostanie przedstawiony. Zatem jest duża szansa na to, że zdążą. To nie przypadek, że przez prawie 20 godzin obrad i konsultacji europejscy liderzy nie byli w stanie wyłonić nowego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Powód? Kolejny raz Francja i Niemcy z poparciem Holandii i Hiszpanii forsują na to stanowisko kontrowersyjną kandydaturę Fransa Timmermansa. Musimy wybierać tych ludzi, którzy potrafią budować kompromisy, bo przecież wybory do Parlamentu Europejskiego, które się odbyły kilka tygodni temu, pokazały, że Europa jest dużo bardziej podzielona niż wcześniej. Rzecz w tym, że kandydatura Fransa Timmermansa jest nie do zaakceptowania nie tylko dla Grupy Wyszehradzkiej. Niechętne są mu też inne państwa, w tym Włochy, Estonia i Litwa. Część państw uważa jednak, że to zachowanie Timmermansa wykracza poza mandat wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Timmermans dał się poznać jako krytyk polskiego rządu, inicjator wszczęcia procedury dotyczącej praworządności w Polsce. Możemy się tylko domyślać, że skoro on był wielkim orędownikiem wszczęcia tej procedury, to będzie ona z pewnością kontynuowana. Timmermansa wielokrotnie oskarżono też o wykorzystywanie stanowiska wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej do własnej kampanii, którą budował na eskalacji konfliktu z innymi państwami, jak Polska czy Węgry. Franz Timmermans nie był w przeszłości zbyt pozytywnie nastawiony do naszego regionu, więc potrzebujemy kogoś, by zjednoczyć Europę, a nie ją dzielić. Sprzeciw Grupy Wyszehradzkiej i Włoch skutecznie na razie zablokował kandydaturę Timmermansa. Poparcie 21 krajów nie było dla mnie satysfakcjonujące. Trzeba zwrócić uwagę na małe i duże państwa w Grupie Wyszehradzkiej, a także na Włochy. Musimy się uważnie traktować. Wszystko wskazuje na to, że nie uda się wyłonić szefa komisji w drodze konsensusu i nawet jutro może dojść do głosowania. A tego chcieli uniknąć przewodniczący Tusk, prezydent Macron i kanclerz Merkel. Razem z 10–11 innymi państwami zgłosiliśmy obiekcje. Polska opowiada się za głosowaniem tajnym, by dać swobodę krajom, które nie chcą poprzeć Fransa Timmermansa, a w jawnym głosowaniu nie zdecydowałyby się na sprzeciw wobec tej kandydatury. Zgodnie z unijną arytmetyką, do obalenia kandydatury na przewodniczącego Komisji Europejskiej potrzebne są głosy 8 państw. Komisja Europejska chce wyłonić obsadę najwyższych stanowisk w Unii Europejskiej przed rozpoczynającą się jutro pierwszą sesją Parlamentu Europejskiego. Anna Waśkiewicz, Panorama. Za chwilę w Panoramie krajobraz przedwyborczy, a poza tym dziś jeszcze. Armia zaprasza. Gwarantuje, że w Wojsku Polskim można zdobyć umiejętności, że można rozwinąć swoje umiejętności. 4 wnioski na sekundę. Ruszył internetowy nabór o poszerzenie 500+. Chcemy tutaj polepszyć trochę warunki dla naszych dzieciaków. SOR-y po nowemu. Pacjent w ciężkim stanie w trakcie reanimacji z wypadku absorbuje cały zespół mniej więcej na okres godziny, półtorej godziny. W wewnątrzpartyjnym referendum członkowie SLD opowiedzieli się za startem w koalicji do jesiennych wyborów parlamentarnych. Nadal jednak nie wiadomo, kto z opozycji, z kim i czy w ogóle zbuduje koalicję. W tym czasie Prawo i Sprawiedliwość przygotowuje się do konwencji w Katowicach. Bartosz Łyżwiński. To ma być polityczna burza mózgów. Od piątku do niedzieli w Katowicach w ramach konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości odbędzie się 16 sesji plenarnych i 60 paneli specjalistycznych. Debaty z udziałem przedstawicieli środowisk eksperckich i akademickich,
To będzie analiza 4 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Nie mamy opozycji, z którą można by było merytorycznie dyskutować, więc musimy sami tę dyskusję wymyślać i tak też robimy i na tym się koncentrujemy. Podczas konwencji głosy zabiorą najważniejsi politycy obozu władzy. Być może zostaną odsłonięte niektóre elementy programu na jesienne wybory. Mówimy bardzo wyraźnie, jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory parlamentarne i będzie rządziło również w kolejnej kadencji, to ten mechanizm 13 emerytury będzie mechanizmem ustawowym i będzie mechanizmem corocznym. Pytanie, czy program wyborczy powstanie także w obozie opozycji? Ryszard Petru, który właśnie zakomunikował Polakom, że kończy przygodę z polityką, twierdzi, że jednym z powodów jego decyzji jest pustka programowa, także w szeregach jego dawnej partii. Zobaczmy, że od miesiąca po porażce Koalicji Europejskiej w wyborach nie ma w ogóle dyskusji o programie. Ale zero. Jest tylko pytanie, kto z kim, dlaczego. W SLD zdecydowano o potrzebie koalicji. Jeszcze nie wiadomo z kim, ale Włodzimierz Czarzasty stawia warunki. Tworzenie koalicji może się odbywać tylko przez partie jednoznacznie wiarygodne w sprawach transparentności finansowania. To kąśliwa uwaga pod adresem partii Roberta Biedronia, która nie odpowiada jednoznacznie, skąd czerpie fundusze i wiele wskazuje na to, że PKW odrzuci sprawozdanie finansowe wiosny. To być może jeden z powodów, dla których Robert Biedroń, który nie tak dawno sam krytykował Koalicję Europejską i jej liderów, teraz... Grzegorzu, czekamy na rozmowy. Chce stać się częścią tej koalicji. 4 ostatnie tygodnie stało się takiego, że nagle widzicie, że samodzielny start nie ma sensu. Przede wszystkim dojrzeliśmy do decyzji, że możemy porozmawiać z innymi ugrupowaniami. Z kolei Grzegorz Schetyna mocno liczy na ponowny udział PSL w koalicji. Ale prezesowi Ludowców z Robertem Biedroniem jest nie po drodze. Na pewno nie będziemy współtworzyć żadnej wspólnej listy ze ugrupowaniami skrajnej lewicy. Za taką uważamy wiosnę Roberta Biedronia. W samej wiośnie nie wszyscy chcą współpracy z partią Grzegorza Schetyny. W piątek z funkcji wiceprezesa wiosny zrezygnował Marcin Anaszewicz. Nie zmieniłem i nie zmienię mojej krytycznej oceny 8 lat rządów PO. Brak reform, w tym ograniczenia biurokracji i straconych możliwości, szczególnie w obszarze polityk społecznych, a także upartyjniania państwa, które sprawia, że nasz system polityczny zakorzeniony jest w PRL, a nie w nowoczesnej Europie. Te programy to są po prostu dekoracje i maskarada dla pogubionych wyborców. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich partii jest to, żeby było tak jak było, czyli żeby zdobyć władzę. Dla samej władzy. Według prognoz Goldman Sachs, światowego bankowego giganta, to Prawo i Sprawiedliwość zwycięży w nadchodzących wyborach parlamentarnych. Według analityków banku ma to służyć dalszemu wzrostowi gospodarczemu Polski. Bartosz Łyżwiński, Panorama. W Łebie ruszyła kolejna akcja Zostań żołnierzem Rzeczpospolitej. Wojsko staje frontem do społeczeństwa i pokazuje się z najlepszej strony i przyciąga w swoje szeregi dziesiątki tysięcy chętnych. O nowoczesnych metodach rekrutacji Łukasz Miąsik. Dzień dobry. Armia zaprasza, a taka promocja robi wrażenie. Mi się podobają najbardziej karabiny, różne takie pistolety. Różne inne bronie. Armia robi wrażenie także na dorosłych. Teraz każdy, zanim podejmie decyzję o rozpoczęciu poważnej przygody z wojskiem, może przez jeden dzień posmakować żołnierskiego życia. Będzie można poćwiczyć nauki celowania, strzelania. Oczywiście zapewniamy posiłki. Akcja Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej ma zachęcić do służby w wojskach operacyjnych i w szeregach terytorialców. Gwarantuje, że w Wojsku Polskim można zdobyć umiejętności, że można rozwinąć swoje umiejętności, że jest to wielka szansa. Służba w Wojsku Polskim jest też godnie wynagradzana. To już 4. edycja akcji. Efektem poprzednich jest 17 tysięcy wniosków kandydatów do służby wojskowej. Chodzi po pierwsze o to, aby pokazać, że armia nie jest jakimś ciałem obcym, nie jest jakąś całością hermetyczną, funkcjonującą w oderwaniu od społeczeństwa, że jest częścią tego społeczeństwa. Jest to również forma nawiązywania związków pomiędzy społeczeństwem i wojskiem. Wzmacnianie polskiej armii to nie tylko zwiększanie jej liczebności, ale i modernizacja. Liczna i nowoczesna armia coraz mocniej współpracuje z najważniejszymi sojusznikami.
Jeszcze w tym roku dojdzie do podpisania umowy o utworzeniu Centrum Szkolenia Bojowego w Drawsku Pomorskim, zgodnie z deklaracją prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych. Amerykanie chcą mieć tutaj zarówno bazę przerzutową, bazę szkoleniową, bazę noclegową, tam gdzie żołnierze będą mogli spędzać czas także po służbie. Amerykanie chcą mieć własny, niezależny od innych instalacji europejskich, magazyn uzbrojenia i sprzętu. Dlatego ważne jest, by inwestować w infrastrukturę, która posłuży zarówno polskiej armii, jak i sojusznikom. Poprzedni rząd inną politykę prowadził, wyzbywał się nieruchomości, które służą obronności naszej ojczyzny. My te nieruchomości pozyskujemy, my te nieruchomości odbudowujemy. W zeszłym tygodniu amerykański Senat uznał, że priorytetem Departamentu Obrony będzie zwiększenie środków na inwestycje w Polsce. Łukasz Miąsik, Panorama. O kolorach na Sorach już za chwilę w Panoramie, a poza tym... Ale Meksyk, czyli paraliż przez grat. Czegoś takiego najstarsi Meksykanie nie pamiętają. I niczym w rejsie, mistrzowski odgłos paszczą, tyle że osła. Około 500 000 internetowych wniosków wpłynęło w pierwszym dniu ich składania, by dostać świadczenie 500+, także na pierwsze dziecko. Dzięki zmianom w programie od dziś 500 zł przysługuje na każde dziecko bez względu na dochód rodziny. Gabriela Jóźwiak. Na wakacje albo na dodatkowe zajęcia. Pomysłów, na co przeznaczyć środki z programu 500+, nie brakuje. Od teraz świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko, bez względu na dochód. Pieniążki przydadzą się nam bardzo, tym bardziej przed wakacjami i ogarniamy tutaj właśnie nasz remont. Chcemy tutaj polepszyć trochę warunki dla naszych dzieciaków. Wnioski można składać od dzisiaj przez specjalną stronę internetową Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej ZUS-u i za pomocą bankowości elektronicznej. Tak, mogę zapewnić, że i w tym roku, i w przyszłorocznym budżecie środki są zapewnione na realizację programu. Program cieszy się takim uznaniem w społeczeństwie i jest potrzebny po prostu. On jest potrzebny polskim rodzinom, bo on z jednej strony poprawia ich sytuację materialną, a z drugiej strony mamy nadzieję, że też będzie oddziaływał na demografię. Pieniądze z programu 500+ wspierają polskie rodziny od ponad 3 lat. W tym czasie do niemal 4 milionów dzieci trafiło ponad 70 miliardów złotych. Dzięki zmianom świadczenie otrzyma prawie 7 milionów dzieci. Mamy do czynienia z programem, który zwiększa popyt konsumpcyjny w dobrej strukturze sprzyjającej wzrostowi sprzedaży detalicznej towarów i usług. Możemy budować i w dalszym ciągu budujemy wzrost gospodarczy na popycie konsumpcyjnym. 500+ to nie jedyne rządowe wsparcie dla rodzin. Mamy teraz też rozpoczęcie programu Dobry Start, czyli te 300 zł na wyprawkę szkolną. I też to jest ten miesiąc, kiedy można składać wnioski tylko elektronicznie. Jak zapewnia Prawo i Sprawiedliwość, program Rodzina 500+ będzie kontynuowany. Jednak według raportu analityków Banku Inwestycyjnego Goldman Sachs sytuacja może wyglądać nieco inaczej, gdyby jesienne wybory parlamentarne wygrała opozycja. Jak ostrzega bank, zdobycie przez nią parlamentu wiązałoby się z utworzeniem szerokiej koalicji rządowej, co mogłoby utrudnić forsowanie projektów i prowadzić do trudności w utrzymaniu dyscypliny finansowej. Od początku sierpnia wnioski o świadczenie 500+ i Dobry Start można składać także w papierowej formie w gminie. Gabriela Jóźwiak, Panorama. Pracownicze plany kapitałowe zaczynają działać. Na razie program objął pracowników największych firm zatrudniających ponad 250 osób. Oszczędności emerytalne będą tworzone przez pracowników, pracodawców i państwo. O szczegółach Daniel Jagielski. PESA, jeden z największych pracodawców w Bydgoszczy. Firma zatrudnia ponad 3000 osób. Od teraz współtworzy też program pracowniczych planów kapitałowych. Wspólnie! Łatwiej się składa. W sumie PPK objęło ponad 4000 największych firm w kraju. Program służy temu, aby wzmacniać finanse pracowników z myślą o przyszłym życiu po ustaniu aktywności zawodowej. Zasady są proste. Pracownik będzie mógł odkładać od 2 do 4% pensji. Dołoży się też pracodawca oraz państwo, które co rok przekaże 240 zł. Dodatkowo pracownicy otrzymają 250 zł tak zwanej wpłaty powitalnej. Najprościej rzecz ujmując, sami płacimy złotówkę, pracodawca i Fundusz Pracy dokładają nam drugą złotówkę.
więc unikalna szansa na gromadzenie oszczędności. 30-latek, który do emerytury będzie zarabiał miesięcznie 4000 zł brutto, zaoszczędzi ponad 150 tysięcy. Jeśli na PPK przeznaczy z pensji 80 zł, to jego emerytura wzrośnie o niemal 1500 zł. Myślę, że będzie warto się tym zainteresować. Każda forma powiększania kapitału na przyszłość jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Sytuacja materialna Polaków poprawia się. W ostatnich 10 latach prawie trzykrotnie zmniejszyła się liczba gospodarstw, które wpadały w długi, ale oszczędzanie na emeryturę nie jest zbyt popularne. Każdy zapytany, czy chciałby mieć oszczędności na czas emerytury, oczywiście odpowiadamy tak. A kto zaczął już oszczędzać? Niestety tylko 15% naszego społeczeństwa. Pracownicze plany kapitałowe mają pozwolić na łatwiejsze oszczędzanie. W przeciwieństwie do otwartych funduszy emerytalnych w PPK pieniądze będą należały do pracowników. Wszyscy mają prawo w dowolnym momencie zrezygnować z programu i wypłacić swoje pieniądze. To jest związane z takim poczuciem kontroli nad finansami, które się ma. Na razie do PPK przystąpiły firmy zatrudniające co najmniej 250 osób, ale co pół roku program ma być wprowadzany w coraz mniejszych przedsiębiorstwach. Daniel Jagielski, Panorama. Są sercem każdego szpitala, ale to serce czasami nie domaga. Szpitalne oddziały ratunkowe. Dziś weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia normujące pracę SOR-ów, a praca na tych oddziałach ma wyglądać zupełnie inaczej. Jak? Opowie Elżbieta Byszewska. Wypadek samochodowy, zatrzymanie krążenia, zawał. Kierunek 1. Szpitalny oddział ratunkowy. Pacjent w ciężkim stanie w trakcie reanimacji z wypadku absorbuje cały zespół mniej więcej na okres godziny, półtorej godziny. SOR-y, tu ratuje się życie. Kampanie społeczne mają uświadomić wszystkim, że szpitalne oddziały ratunkowe to nie przychodnie. Albo ma kleszcza, albo miał tydzień temu i się niepokoi, bo czerwone miejsce. Tymczasem 8 na 10 pacjentów, którzy trafili na SOR, nie powinno się tu znaleźć. Stwarza zagrożenie dla tych osób, które rzeczywiście wymagają opieki medycznej. Teraz ma się to zmienić radykalnie. Proszę do gabinetu numer 5. Obowiązkowy będzie triaż, czyli medyczna segregacja pacjentów. Pacjent pobierze bilet z oznaczonym czasem przybycia i z przyporządkowanym mu numerem. Następnie zostanie poddany triażowi. Segregacja będzie polegała na przyznaniu każdemu pacjentowi koloru. To będzie od czerwonego, który oznacza przypadki najpilniejsze, przez kolejne kolory: pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski. Te 5 kategorii określi, jaka jest pilność danego przypadku. W zależności od stopnia pilności określony będzie też maksymalny czas obsługi danego pacjenta. Zależy nam, żeby priorytet miała obsługa tych pacjentów, w przypadku których mamy do czynienia z ratowaniem życia. W wakacje liczba pacjentów na szpitalnych oddziałach ratunkowych wzrasta dwukrotnie. Elżbieta Byszewska, Panorama. W Warszawie odbył się kongres poradnictwa. Brzmi zaskakująco, a chodzi o ważną sprawę. Stworzenie skoordynowanego systemu instytucji i ludzi, by pomagać innym. No i żeby po porady w różnych dziedzinach życia nie przychodzili Państwo za późno. Jarosław Kuś. To pierwszy taki kongres skupił specjalistów z zakresu spraw obywatelskich, psychologii, rodziny, a także prawa, w tym konsumenckiego, zawodowego i problematyki prozdrowotnej. Jeden z priorytetów to nauczyć Polaków korzystać z rad, zanim pojawi się problem. Ludzie nie działają w sposób, no nazwijmy to, profilaktyczny, tak? Czyli że nie przychodzą zanim dojdzie do szkody. Kongres ma stworzyć system powszechnego dostępu obywateli do poradnictwa. Za rozwijanie polsko-litewskiej współpracy i przyjaznych stosunków krzyżem Wielkim Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej odznaczono Wiktorasa Pranckietisa. Jest on przewodniczącym Sejmasu, czyli litewskiego parlamentu. Kolejny koncert w czasie wakacyjnej trasy dwójki. W Katowicach wystąpiły takie gwiazdy jak Margaret, Red Lips, Leszcze Ira oraz Bayerful. Wszyscy Polacy. Ponad 2 miliony osób oglądały ten koncert w telewizyjnej dwójce. Kolejny w niedzielę w Stalowej Woli. Jarosław Kuś, Panorama. Szturm na parlament w Hongkongu. Do starć doszło w 22. rocznicę powrotu tej byłej brytyjskiej kolonii do Chin. Punktem zapalnym jest kontrowersyjna ustawa o ekstradycji. Joanna Bukowska-Kasprzak. Mieszkańcy Hongkongu sprzeciwiają się przepisom, które pozwalają wydawać mieszkańców autonomii Chinom. Protestującym nie podoba się, że władze mocarstwa chciałyby pozbawić autonomiczny region, m.in. niezawisłego sądownictwa i swobody decydowania o polityce wewnętrznej.
Watykan broni tajemnicy spowiedzi. W specjalnej nocie Stolica Apostolska przypomina, że tajemnica nie może być naruszona nigdy i z żadnego powodu. To reakcja na inicjatywy ustawodawcze w niektórych krajach w związku ze skandalem pedofilii. Ale Meksyk, najstarsi mieszkańcy kraju nie pamiętają takiej pogody. 1,5-metrowa warstwa gradu sparaliżowała ruch na ulicach. Na koniec Kolumbia i konkurs na najpiękniejsze przebranie dla osła oraz najlepszą imitację oślego rżenia. To faworyt publiczności. Joanna Bukowska-Kasprzak, Panorama. Jak już wspomnieliśmy, poseł Ryszard Petru odchodzi z polityki. Zapowiedział, że nie wystartuje w wyborach parlamentarnych. Wraca do biznesu. Na koniec Panoramy o tym, jakimi wypowiedziami zapisał się w naszej polityce były lider Nowoczesnej. A tych zaskakujących nie brakowało. Za 4 lata będę premier, a my będziemy rządzący prawdopodobnie. To jest takie pączkowanie. To w ten sposób rozwija się każdy grzyb, prawda? Ale głowa psuje się od góry. Na górze stoi Jarosław Kaczyński. Zobaczycie Państwo nas po owocach. Można uprawiać seks od 15 roku życia, ale żeby do ginekologa dziewczyna czy chłopak się wybrał, musi z rodzicami. Rozpoczynamy święta. Po świętach przypomnę sześciu króli. Tak? Promuję też jakby swoją osobę, dlatego tym bardziej zależy mi na sukcesie. Panorama opinii przed nami i Strasburg, gdzie jest Jacek Sariusz-Wolski, deputowany do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozmowa już za chwilę w TVP Info, w Panoramie w Dwójce. To wszystko. Dziękuję, do zobaczenia.